Siemaneczko, z tej strony Defior, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak zrobić quest Broadcast Part 5 Locate and Eliminate Priest. Ale zanim do tego przejdziemy, pokażę wam jeszcze jedną miejscóweczkę taką okultystyczną, do której trzeba kupić kluczyk. Kluczyk drogi jest Mysterious Room Marked Key, ale myślę, że warto tam zajść, bo już po pierwszym razie ten kluczyk prawie się zwraca. Pokażę wam, jak to zrobić, chociaż sam jeszcze tego nie zrobiłem. Jest to bardzo trudny quest. Zrobiłem research na ten temat, bo mnie to zaciekawiło. Teraz pokażę wam na streetsach. Respicie się w okolicy Nirkamczatskaya Arch, to jest to wyjście dla skawów. I idziecie sobie na streetsach w kierunku Collapse Crane. Tak jak to widzicie na filmiku, jest w przyspieszonym tempie, także na spokojnie sobie zobaczcie. W pewnym momencie wchodzimy do... tutaj jest placek zabaw, tutaj jest taki budyneczek, jest okno, wchodzimy sobie przez to okno. Idziecie tak jak tutaj widać i na tej miejscówce ja znalazłem dwie bronie i znalazłem amunicję, case na amunicję, znalazłem dwie bronie i znalazłem dwa pancerze, także myślę, że ten kluczyk prawie mi się zwrócił za jedno wejście. Ciekawy jestem, jakby tam pochodzić parę razy. Następnie dalej, słuchajcie, teraz o co chodzi z tym księdzem i z tymi kultystami. Kultyści, oni pojawiają się w nocy, między 22 a 7 rano, na faktorce, na customach oraz na łódcach. I teraz na faktorce oni są, praktycznie mogą być wszędzie. Jest kapłan, czyli ksiądz, plus dwóch kultystów, dwóch wojowników. I jeszcze do tego tagilka może się pojawić, tak? Jeżeli chodzi o customsy, kapłan kultysta z czterema wojownikami na obszarze pomiędzy magazynem 17 a warsztatem naprawczym, i to tutaj widzicie na filmiku. Ja próbowałem to zrobić na offline w nocy i nie udało mi się ani razu ich pozabijać. Są naprawdę przebiegli. W lesie kapłan kultysta z czterema wojownikami w pobliżu miejsc rytualnych, które znajdują się na zachód od tartaku oraz w zniszczonej wiosce na północy. Las, czyli woods, tak? I tutaj jest szczelinia brzegowa, kapłan kultysta z trzema wojownikami na zachód od rzeki w rejonie pomiędzy elektrownią a stacją benzynową, na północny wschód od bagien wioski. Jest to rzadkie, ale możliwe, że pojawią się one w obu lokalizacjach w tym samym czasie, w jednym wipe'ie. I teraz, jeżeli chodzi o kultystów, warto jeszcze wiedzieć, że żeby się wyleczyć, trzeba mieć XTG-12 lub Perfotoran. I są jeszcze pigułeczki, antidotum, to sobie można wziąć, bo jak ten kapłan, on ma nóż, jak on cię rzuci tym nożem, to on cię zatruje i skończą ci się medy i zdechniesz. Musisz mieć odtrutkę na to. I teraz, tak jak sobie tutaj widzicie na filmie, oni, jak jesteś w budynku, to oni czekają, aż ty wyjdziesz. Oni atakują z ukrycia. Kapłan ma bardzo dużo życia, ma 850 życia. Ma 50 na głowie, na klacie i na brzuchu ma po 200 i po 100 na rękach i na nogach, czyli 850 życia w sumie, gdzie zwykły gracz ma 450 życia, więc dwa razy mniej. Jest naprawdę mocny, ma topowy armor, ma topową amunicję. I słuchajcie, od tej strony oni się czają, oni są przebiegli, oni są chytrzy, oni lubią walić nożami, atakować z ukrycia, mają granaty, bardzo trudne jest to do zrobienia. No i będę próbował, na pewno będę próbował sobie to zrobić, myślę, że może jeszcze nie teraz, ale jak trochę kostów porobię, trochę więcej kasy zarobię, to na pewno będę to robił. Ale ciężko było w ogóle znaleźć informacje na ten temat, ciężko było znaleźć informacje na temat tej nowej miejscówki. Więc myślę, że materiał przydatny. Myślę, że przybliżyłem tutaj te najważniejsze informacje. Jeżeli gdzieś się pomyliłem albo czegoś nie dopowiedziałem, zapraszam do komentowania. Tyle z mojej strony. Dziękuję za materiał i do następnego. Cześć.